Gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. Ewangelia świętego Łukasza ma taką konstrukcję, że Pan Jezus rodzi się w Betlejem koło Jerozolimy, potem przychodzi do Nazaretu, Galilea. Tam jest ta pierwsza działalność Pana Jezusa. I teraz wchodzimy w tą jakby drugą stronę. Pan Jezus wraca do Jerozolimy, wraca. I tam się dopełnia Jego życie, tam się dopełnia to dzieło odkupienia, którego dokonał. W Jerozolimie na Golgocie. Więc taki schemat jest tej Ewangelii. Stąd właśnie tu jest taki wstęp. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, udał się do Jerozolimy. To jest taka kompozycja. My wiemy z Ewangelii Jana na przykład, czy Marka, że Pan Jezus był w międzyczasie kilka razy w Jerozolimie. U Łukasza jest właśnie tylko jakby ta droga. On rodzi się koło Jerozolimy, a potem zresztą jest tam, wtedy pamiętamy, w świątyni jeszcze przyjęty. Tam jest ofiarowanie, tam jest też 12-letni Jezus w świątyni. Ale potem już w swojej działalności on idzie z Galilei do Jerozolimy, żeby tam dopełnić swojego dzieła. Stąd właśnie ten wstęp taki. I teraz widać, że on przechodzi przez Samarię. Samaria jest obszarem, gdzie mieszkali wrogowie Izraela. To byli ludzie, potomkowie tych ludzi, których osiedlili Asyryjczycy, bo to po wygnaniu Izraela osadzili tam ludzi. Pamiętamy z ksiąg Starego Testamentu. Oni przyjęli wiarę żydowską, też czcili Boga Jahwe, mieli swoje miejsca kultu i tak dalej, więc oni uważali ich troszeczkę za takich schizmatyków. W każdym razie się nie lubili bardzo, byli wrogami. Stąd między innymi ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pan Jezus specjalnie wybrał tego klasycznego wroga, żeby pokazać, że braterstwo, to bycie bliźnim, nie polega na urodzeniu, przynależności do jakiejś grupy, tylko właśnie na miłosierdziu, na żywej relacji z innym. Po to właśnie wziął Samarytanina. Nie dlatego, że Samarytanie są wyjątkowo miłosierni i dobrzy, tylko dlatego, że jest to klasyczny wróg Żyda i chciał wskazać na to, jaki jest właściwy wymiar bycia bliźnim dla drugiego. I tutaj mamy tą scenę, że Samarytanie zachowują się agresywnie wobec Żydów idących na święto do Jerozolimy. Widać tą wrogość tych Samarytan. Pan Jezus widzi to doskonale. I teraz pojawia się gniew u Jego uczniów, Jan i Jakub, to wiemy, bracia. Oni chcą: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich. Dlatego oni potem są zwani synowie gromu. Właśnie z tej racji. Bo chcą, żeby piorun uderzył w tamtych i zniszczył. Synowie gromu. Stąd właśnie ta nazwa do nich. I teraz chodzi o taką rzecz, że Pan Jezus mówi: nie. To nie agresją, nie siłą należy przekonywać, głosić Ewangelię. To nie siła. To nie jest ta droga, to nie jest ten sposób głoszenia Ewangelii. Niestety w historii Kościoła było mnóstwo takich sytuacji, że Kościół był głoszony siłą. Tak to było. I to są fatalne przypadki i skutki do dzisiaj, powiedzmy, odczuwamy. Że w ten sposób chrześcijaństwo jakby zmieniło oblicze nagle i było w sprzeczności z tym, co mówi Pan Jezus w tej Ewangelii. To są tragiczne rzeczy i być może dzisiaj się to w sposób szczególny odbija na Kościele, że właśnie tak było kiedyś w historii, że tak się stało. Natomiast my musimy odnaleźć tą właściwą ewangeliczną drogę, ewangeliczny wymiar wiary. I Pan Jezus ją tutaj pokazuje. Zabronił im używania tej siły, mocy. Oni mogliby przy zgodzie Pana Jezusa rzeczywiście te gromy spuścić na to miasteczko i ukarać w ten sposób. Jest taki piękny film tybetański, który się tytułuje Milarepa. Milarepa to był taki święty właśnie buddyjski,
tybetański, trochę przyrównywany do naszego świętego Franciszka, mniej więcej w tym samym czasie żyjący. I tam jest właśnie dokładnie ten problem. Milarepa się urodził w domu, jego ojciec był dosyć bogaty, ale kiedy był chłopcem, to zmarł. Ojciec w testamencie zlecił swojemu bratu, żeby się opiekował jego żoną i dziećmi. I dopiero jak syn dorośnie, do pełnoletności, żeby mu przekazał tą ziemię i tak dalej. Oczywiście ten brat się troskliwie zajął żoną i dziećmi, ogołociwszy ich z wszystkiego. I kiedy chłopak dorastał i ta jego matka zrobiła przyjęcie i przypomniała o tym, no to on mówi, przecież to nic nie macie, przecież to i tam wyliczał, jakie racje były za tym, że to do niego należy. A rada wioski nic na to nie zareagowała. Więc matka go wysłała na nauki do takiego maga, który miał moc właśnie. No i rzeczywiście tam poszedł, był wyjątkowo zdolny. Nabył te zdolności. Jest taka fajna, piękna scena, on wraca do wioski, ona tam jest oczywiście, to jest Tybet. W dole skaliste góry, tam ta wioska jest. On potem robi takie, akurat przychodzi tam też taka staruszka. On przychodzi, składa te szaty i tam zaklina ten i nagle taka burza z piorunami, to tak by F-16 przeleciało i zbombardowało wioskę. Więc taki efekt był tego wszystkiego. Poginęło iluś tam ludzi i tak dalej. A się zorientowali, że to on, nie? I zaczęli go ścigać. On uciekał, tam jeszcze na nich kamienie, tam spuścił z góry lawinę, kamień i tak dalej, ale uciekał i trafił do takiego mnicha buddyjskiego. Nie? Ten go przyjął. Ci ścigający poszli dalej. I potem on trafił z powrotem do tego maga swojego, mówi, co mam robić, nie? Myślał, że przez zemstę na tych ludzi, za to, co mu zrobili, że w ten sposób załatwi sprawę i sprawiedliwość będzie wszędzie. A on mu, ten mag mówi tak, słuchaj, przedwczoraj zmarł mój nauczyciel mistrz. Widzisz, ja mam taką moc, że mogę tysiące ludzi zabić w jednym momencie, ale nie mogę nic zrobić, żeby uratować życie jednego człowieka. Taka puenta. I on mu wtedy wskazał właśnie mnichów, tak się ten film kończy, żeby tam szukał drogi. Rozumiecie? To jest dokładnie to samo. Rzeczywiście, niech pioruny spadną, zniszczą i nauczą tych bezbożnych ludzi. No nie tędy droga, okazuje się. I to nie tylko u nas, ale właśnie w tej tradycji tybetańskiej też taka mądrość jest. Bardzo piękny film i on nawiązuje właśnie do tej Ewangelii. Bardzo ładnie ją tutaj ujmuje. Ta sama nauka. Nie tędy droga. Jeżeli chcesz szukać drogę życia, a nie niszczenia, to trzeba jej szukać zupełnie gdzieś indziej. I właśnie dlatego Pan Jezus w swoim działaniu, w swojej misji w żadnym momencie nie używa swojej siły do przeprowadzenia swojej woli, swojej misji. Ani w jednym momencie nie wykorzystał siły do tego. Wykorzystał ją do uzdrawiania ludzi, do wskrzeszania zmartwych, rozmnożenia chleba, ale do tego, żeby dokonać swojego dzieła i żeby mu, że tak powiem, droga się uprościła do tego dzieła w żadnym momencie. Chociaż je domagano. No ty jak jesteś Mesjasz, no to zejdź z krzyża, to ci uwierzymy. No zejdź! Takie były hasła, takie wezwania ironiczne w stosunku do niego. Nie użył siły w żadnym momencie. To jest coś niesamowitego, więc wręcz jakby przerażającego. Ale to jest gest, kiedy człowiek wszystko oddaje w ręce Boga. Nie moja, ale czy Twoja wola niech się spełni. Koniec, amen, kropka. My się też tak modlimy w Ojcze Nasz. Niechby ta modlitwa była rzeczywiście prawdziwa.